Okej, siemano wam wszystkim, witam serdecznie, z tej strony Chmielno, a to jest, jak widzicie, kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w LEGO, Hobbit, Bobbit i w ogóle Gwałt 5000. No jesteśmy aktualnie, jak widzicie, po tej misji tutaj z tymi ruchomymi skałogłazami i w ogóle nie wiem, czemu się zawiesiłem przed chwilą, ale nieważne. W tym momencie będziemy chyba cisnąć na tą akcję z orkami, przynajmniej tak mi się zdaje, że to będzie tak z goblinami. Orki będą później, ale tak mi się zdaje, że teraz będzie ta akcja właśnie z goblinami i z tym królem, tym wiecie, tym takim większym, co tam na tronie siedzi. Zresztą zaraz zobaczymy, jak to się potoczy. Na razie musimy znaleźć schronienie dla wszystkich, tak przynajmniej powiedział Thuirim, więc trzeba się słuchać szefa, nie? Jakiś ziomeczek nam jest potrzebny do steammate'owania się. Chodź tu, stary. O, okej. Kurwa, gdzie oni polecieli? Widzieliście tą akcję? No dobra, nieważne. Wchodzimy tutaj do środka, zobaczymy, co się wydarzy. Jak się to potoczy. The company stumbled across the entrance to a large, empty cave. It seemed luck had granted them an ideal place to wait out the storm. However, all was not as it seemed. Looks safe enough. Search to the back. Caves in the mountain are seldom unoccupied. We were too late in the mountains until Gandalf joined us. Plans change. Bofa. Take the first watch. What's that? Ledwo co weszli do groty, już jesteśmy. Już na nas gobliny biegną. I'm warning you, don't come any closer. Co jest cool? Ej, co? Ej, serio mogę grać goblinem? Ja pierdolę. W ogóle jak grałem w demówkę, to całkiem inaczej to wyglądało. Znaczy najpierw jak wpadli tutaj w ogóle, to była ta akcja z tym królem, że wiecie, tam walczyliśmy z nimi w ogóle. Takie gwałty, a tutaj jesteśmy na dole, czyli jakby gramy Bilboszem, tylko że Bilbosz powinien tu sam przecież śmigać, nie było w filmie żadnego goblina, no ale okej, niech będzie twórcą, zobaczymy jak to rozkręci się dalej. Na razie trzeba wszystko rozwalić, bo tu w cholerę tego jest, w cholerę szmalu i w ogóle, który się może przydać później. Kurwa, jak ten goblin biega. Nie wiem, czego on się naćpał, nie wiem, o co tu chodziło. No ale dobra, niech im będzie. O, tu można sobie podbić, dobra. Wbijaj tam dildo, bo goblin by się tam chyba nie zmieścił. Ja mam tym... O, dobra, tutaj. Przydupcz... Co? Czemu on czaszką walnął i się wszystko rozwaliło? Nieważne. Łącimy pakieto tak zwany. Pakieto schodów.
Ej, ten goblin to nie wiem. Fajnie, że jakąś nową postać grywalną dodali, ale czemu akurat goblina? Takim czymś chcieli zapychać postaci? No, słabo troszeczkę. Jakaś podpowiedź? O kurwa, what the fuck? Dzięki swoim szponom goblinom, co to może? Wow, to nawet, to już tylko niekoniecznie Śmigol, tylko może potem się spinać tak jak we Władcy Pierścieni, tylko też gobliny. O kurwa. Tego się nie spodziewałem. Przejdzie dildo? Powinien przejść. Halucyny tutaj rosną na ścianach. Te zielone to są ewidentnie jakieś grzyby. Ktoś się darł, to chyba no po nas. Nie wiem, tak to brzmiało, jakby ktoś tutaj od... Jakiś krasnal się darł. No, to będziemy jakiś układ mącić. No kurwa. Siedmiu części nam... trzech części tych... srebra nam brakuje. Siedmiu kawałeczków. Trzeba tego poszukać. Dobra, tu są. Raz, dwa, trzy. Idealnie. Mącimy to. Może wpadnie te 20 klocków, jakby się udało. A przynajmniej oby się udało. Koło. Płytka. O kurde, jakiś pojazd w ogóle z tego ma powstać. To ciekawe. Taki grzybek, taka zębateczka, takie coś. O, 20 klocków, co to ma być w ogóle? Co to? A, katapulta, dobra. Trzeba było tak od razu, dildem wyrzuciliśmy, żeby sobie przejście otworzyć. Chamstwo to jest po prostu. Szmagil tak zwany tutaj jest. Szmagil. Różne określenia są na tą postać, ale dla mnie to jest szmagil po prostu. My name is Bilbo Baggins. I'm a hobbit from the Shire, and I want to get unlost as soon as possible. Oh, we know safe paths for hobbitses. So, why don't we have a game of riddles? Yes. And if it loses, what then? If it loses, precious, then we eat it. Fair enough. What? Has roots as nobody sees. Is taller than trees. Up, up, up it goes. And yet never grows. Bawimy się teraz w zagadki, dokładnie tak jak w filmie to było. Nie wiem, czy jak, na jakie to ma być w zasadzie, bo dildo miał odpowiadać, a co my tu mamy coś znaleźć? Przecież nie trzeba było nic szukać. The mountain. O, odgadłem? Fajnie, to jest klocek na 10 tysięcy. Mouthless.
Jakbym miał strzelać, tak prawdę powiedziawszy, to bym powiedział, że to by był wąż, ale nie wiem, co to będzie. Więc... trudne te zagadki. Normalne kalambury, tylko poziomu śródziemia i dużo trudniejsze. Spokojnie, szmagil, nie napinaj się. Co, mam tam się wspiąć? No dobra. O, grzybeł! Dobra. Jest praktycznie jeszcze jeden nam został grzybeł. Wiatr? Co kurwa? Czemu mi się zdawało, że to był wąż? No dobra, no to wiatr. Trudne te zagadki strasznie. Jemu coś nie, chyba coś mu nie pasuje. O kurde tu. Też nie wiem, co to może być, ale jedyne, co mi na myśl przychodzi, nie wiem czemu znowuż, to jest śmierć, nie wiem. Bo wszystko niszczy, wszystko w ogóle. Coś tam o ptakach gadał szmagil. Zaraz zobaczymy. Pewnie się mylę, jak zawsze. Chodź tu, dildosz. Dildosz fagosz. O, grzybąs. Jak mam sobie? Kurwa mać. Czekajcie, jak ja mam tam wejść? Dwoma postaciami. On tu przecież nie wejdzie. A, okej. Chodź tu, skubańcu, teraz. Gdzie ten dildo ucieka? Ja pierdolę, drabina jest. Kurde. Ja potrzebuję tego grzyba. Może on, bo on jest wyższy chyba. Nie masz innej broni, dildo? A jeszcze innej. Miecz dilda, no dobrze, no. A ten? Ten ma jakąś knagę i to tyle. Łup nas nie interesuje. Kurwa mać, jak to strącić? I przecież nie ma opcji na to. Albo mam w sumie, albo nie. Dobra, jest. Udało się. Kurwa, wreszcie, bo już myślałem, że nie zdobędę tego zestawu. To był bardzo ważny zestaw. Tylko jednego grzyba mi brakło, to później bym się martwił cały czas, czemu mi brakło tego jednego grzyba. Dobra, mącimy ten pakiet. Co to powstanie magicznego? Kurwa mać, już zjebałem zestaw. Mogło być tak ładnie, takie 20 klocków, a teraz co będzie? 10, nie wiadomo czy będzie.
Co to jest? Czas? Wygląda jak kurwa mać, klepsydra. Możliwe, że to klepsydra. A czas będzie, no klepsydra to jest. No odpowiadaj, dildo. Come in. I won the game. You promised to show me the way out. Where is it? Where is it? To teraz taki quick przejście i w ogóle do górnego teamu, jak tam sobie radzą. Tu już się demówka chyba zaczynała. No tutaj demówka była. Jak grałem sobie, śmigałem sobie w demo, to wiecie. To się wie teraz. Who would be so bold as to come armed into my kingdom? Spies? Thieves? Assassins? Dwarves, your malevolence. Dwarves? We found them on the front porch. I know that sword! It is the Goblin Cleaver! Slash them! Beat them! Kill them all! No to walczymy. Czemu wszystko się kończy walką? Nic tutaj pokojowo nie umiem te krasnoludy załatwić, nic. Wszystko to jest kurwa walka. Istna walka. Mordory w ogóle. Już nie pytam się, czemu ten typ cały czas podśpiewuje sobie, bo dziwnie to wygląda troszeczkę, no ale kliknąć dymie to nie zaszkodzi. Ej, bo ja nie wiem, z kim ja walczę w ogóle, tu ich tyle jest, że... Dobra. Zbyt dużo, zdecydowanie zbyt dużo ich tu jest. Silna to... O, Gandalf! Zielony przyszedł, ugrzmiony znowu. Już całkiem o nim zapomniałem, gdzie on zniknął. A tu przyszedł, ujarany jak zawsze, patrzcie. He wields the foe hammer, bright as daylight. Halt! No to walczymy. Gandalf jak zawsze nie opuścił tych małych jebanych karłów. Ale wiadomo, musiał sobie zapalić, więc wiecie, no. Nie dziwota, że go nie było. Łucznik. Trzeba będzie się teammate'ować z tego, co kojarzę z dema. Dobrze. Jedno HP stracił. Gandalf może wszędzie spele zapodawać, więc patrzcie nawet na to. Wow. Zabiłem Gandalfa coś. Kurwa mać, wybieraj, że z to. Dobra. Ja pierdolę, czemu on nie miał tego kosturu wybranego, czy co to jest? On to powinien mieć już dawno w ręce. Nie jakieś miecze, on się nadaje tylko do władania jakimś... okrągłym
kurwa, nie wiem, obracającym się wokół własnej osi dildosem, a nie jakimiś mieczami. Niech nie zmienia sobie po prostu swojej profesji. Bo za dużo sobie pozwala. Teammate, skład i jedziemy na niego. Gandalf jak zawsze upalony z... On nic nie robi, tylko jara. O kurde, tu jest potrzebny akurat Gandalf, więc... Teammate i jeb. Dobra, no to zwijamy. Kołpaki. Znowu będzie chyba podzielenie na dwa składy, góra-dół. Dobrze mi się zdaje? Dobrze, w ogóle to się na trzy składy podzielili, ale nieważne. Jesteśmy na dwa składy podzieleni. Wiecie co, ja myślę, że w sumie tutaj zakończę ten odcinek, bo i tak trwa 20 minut, a nie chciałbym, żeby trwał jeszcze więcej, bo ta misja jest wyjątkowo dłuższa niż pozostałe i mogłaby nam trochę więcej zająć, ale tak jak mówię, będziemy kontynuować w następnym odcinku, który postaram się, żeby się jeszcze dzisiaj pojawił, zobaczymy jak wyrobię czasowo, ale mówię, ja postaram się, to będę się starał coś nagrać, ale tymczasem to by było na tyle i cześć wam wszystkim.